Dzisiaj zamiast bajki troszeczkę ujęcia metaforycznego. Otóż nieprzypadkowo dzisiejszy temat to czy kupa to to samo co gówno? Teoretycznie tak. A po właściwych rozważeniach na koniec dowiecie się o co chodziło. Dobrze, no więc czy jest to to samo? Wydaje się, że tak. Kiedy mówimy kupa, kiedy mówimy gówno, wydaje się, że ludzie przed oczami mają dokładnie to samo i w przypadku, gdy słyszą jeden wyraz i w przypadku, kiedy słyszą drugi. Natomiast, kiedy użyjemy kupa i gówno tych słów jako przymiotników czy tam rzeczowników opisujących inny rzeczownik, to co się dzieje? Otóż mamy kupę czasu. W tym wypadku ta zbitka zdaje się mieć wydźwięk raczej pozytywny, tak? Lubimy mieć dużo czasu. Czy mamy kupę czasu, coś pozytywnego. A mamy gówno czasu, czyli albo nie mamy czasu, albo mamy gówniany czas, czyli bardzo negatywne określenie. Jeżeli jedno dodane do czasu sprawia, że jest czas pozytywny, a drugie to jest czas negatywny, to znaczy, że kupa to nie to samo, co gówno. Ok. A teraz o co chodziło? Chodziło o to, generalnie, w tym wszystkim, żeby sprawdzić, co będziecie sami mogli sprawdzić, czy oglądalność czegoś głupiego jest wyższa niż oglądalność czegoś mądrego, czyli po prostu chcę przyrównać oglądalność tego wideobloga do oglądalności wcześniejszych wideoblogów. A zarazem myślę, że każdy wyciągnie sobie coś, jakiś wniosek z tego, bo współcześnie chyba mniej więcej poziom dyskusji w internecie właśnie jest na poziomie badania kupy i gówna za pomocą przyrównania do czasu. No więc tak, to by było na tyle dzisiaj. Na razie.